została udowodniona. A ja mam pytanie, pani sędzio, czy jakieś środowisko, prawda, bo pytanie będzie, no, co IPN, czy jakieś środowisko, czy jakieś środowisko oburzyło się na to, co pani mówi, zrobił pan Kopka, na co powołuje się, nie wiem, czy Rada Miasta, czy teraz sąd, że zupełnie jak gdyby wykręca się rzeczywistość, czy przeinacza? Żebym nie była w tak dostojnym miejscu i nie mówiła do słuchaczy, których obowiązuje jakiś przekaz stosowny, powiedziałabym to, że to było straszliwe kłamstwo dokonane w tej sprawie. To, co się znalazło w książce. Ale nie możemy tego, pani sędzio, zweryfikować w jakiś sposób? Jak można weryfikować kłamstwo? Przeciwstawiamy dowody prawdziwe. Tylko pytanie, czy jest wola, żeby takie dowody ktoś chciał wziąć pod uwagę? To sfałszowanie, które znajduje się w książce pana Kopki, zgłosiliśmy na oficjalnej konferencji z udziałem dziennikarza z naszej Polski. Zgłosiliśmy na konferencji z udziałem pana profesora Żaryna, który z ramienia Biura Edukacji Publicznej tą sprawą kierował. I on powiedział to na tej konferencji, a poza tym dla wywiadu, który ja opublikowałam i trzykrotnie, a właściwie czterokrotnie, i podały inne gazety, że stanowisko, pogląd Kopki wyrażony w tej książce nie jest stanowiskiem IPN-u, a tylko prywatnym poglądem pana Kopki. Prywatnym poglądem. Mimo to pani Gronkiewicz-Waltz, przygotowując uchwałę, w projekcie do tej uchwały, powołała książkę Kopki jako stanowisko IPN. I takie stanowisko przekazano do sądu. I tu mamy właśnie przyczynę takiego, a nie innego wyroku niekorzystnego dla właśnie lokalizacji pomnika na skwerze Pawełka. A przecież tę lokalizację Sejm pięć lagrów, Sejm w uchwale jedną przez aklamację przyjętą przedstawił. Sejm przedstawił 200 tysięcy ofiar i działanie w latach 42-44. Ostatnio sąd, kościół, który dał przykład tej sprawie, po wieloletnich własnych badaniach wmurował tablicę we frontonie kościoła przy ulicy Bema, że właśnie w KL Warszał, obozie zagłady, stracono 200 tysięcy Polaków w latach 42-44. Pani Gronkiewicz-Waltz na tyle ma odwagi, czy godności, mogę się powołać, a nie przestrzega zasad godności tego urzędu, że może podważać uchwałę Sejmu, a o Kościele mówi, że nie jest miarodajny. Kościół prowadzi, ma własne wyższe uczelnie, ma własne i przeprowadził badania, które okazało się zgodne ze śledztwem, które wyniki przekazane zostały do Niemiec. I co się wobec tego dzieje? Ponieważ wbrew tym oczywistym dokumentom, wbrew zeznaniom świadków, rodzin warszawskich, protestom rodzin warszawskich, ponieważ nie mogliśmy się dobić właściwej lokalizacji, gdzie uchwała Rady Warszawy wyznaczyła tę lokalizację. Co się dzieje? Na miejsce to postanowili sami warszawiacy, po prostu społeczność, zbudować sama pomnik na tym miejscu, składając kamieni. Rośnie ich z dnia na dzień. Przynoszą ją dzieci, przynoszą ją dorośli, a czasem
zdarza się, że po kilka kamieni ktoś dowiezie. Na tym miejscu przychodzą pielgrzymki. Przychodzą pielgrzymki z kościoła, w którym odbywają się co miesięczne msze w dacie założenia tego obozu 9 października, msze za ojczyznę i za ofiary KL Warszał. Z tej, po tej mszy, której kościół przy ulicy Bema 79 ma niezwykłe zasługi i tam, gdzie jest murowana tablica, idą pielgrzymki na skwer Pawełka, gdzie odbywają się modły, gdzie tam wmurowany został akt erekcyjny pod ten pomnik. Wmurował go ksiądz Peszkowski łącznie z więźniem na kole profesorem Murjankowski. Obaj niestety nie żyją. Ksiądz Peszkowski, wmurowując akt erekcyjny, wmurował jednocześnie w tym miejscu krzyż katyński, który przywiózł dla tego pomnika. Dał mi książkę o związkach Katynia z KL Warszał. I jest już teraz, staje się właściwie powszechna nazwa, że KL Warszał to warszawski Katyń. Będę o tym mówić, jeżeli będzie możliwość, w drugiej części o związkach realnych i dokumentacyjnych Katynia z warszawskim obozem. I co teraz z Izoły? Tam się odbywają, ta ziemia jest poświęcona. Na skwerze Pawełka jest święta, jest krzyż wmurowany. Tam ludzie przychodzą modły, składają kamyki. I co pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w swojej godności zrobi? Wyśle buldożery, żeby wyrzucili ten wmurowany kamień, ten wmurowany krzyż, ten poświęcony akt erekcyjny. I co? I co z nim zrobi? Sprawa ma zagadnienie szersze, gdyż wyrzucenie Polaków na siłę do getta, gdzie nie było obozu, nie było obozu, będą walki o krzyż jak w Oświęcimiu. Może do tego dojść. Ja do tego nie zachęcam, wręcz z ostrożnością, z troską o tym mówię. Oby do walki o krzyż nie doszło. O krzyż nie doszło. Pani. Może dojść do zagadnienia szerszego, do sporów biorących się z tego, że Polacy są traktowani gorzej, że potrafią być wyrzucani, że może dojść do pewnych konfliktów narodowościowych, a zastrzegam tutaj, nie może być mowy. Pierwsza uchwała i pomnik, który na skwerze Pawełka ma powstać, ma być pomnikiem jedności wszystkich narodowości, w tym i żydowskiej. I w tym miejscu wzywam, po prostu proszę przedstawicieli elit żydowskich, żeby włączyli się w tę sprawę i pomogli postawienia pomnika na skwerze Pawełka. To będzie pomost łączący Polaków i Żydów. Zresztą byli tam nie tylko ci Żydzi. Ich było niedużo. Kilka tysięcy na 200 tysięcy Polaków straconych. Stracono tam 150 oficerów włoskich. Stracono dużą grupę Greków. Stracono po 150 oficerów po przewrocie marszałka Badoglio we Włoszech. Stracono po wybuchu wojny bolszewicko-niemieckiej w 1941 roku przywożono tu Białorusinów do tego obozu. Pani sędzio, bo do tych ofiar, przepraszam, że tak przyszedłem w zdanie, możemy wrócić. Ja chciałbym do pana ministra, do pana profesora Szeremietiewa. Że skończę tylko tak? Myśl, że właśnie na tym tle i w trosce, oby nie było buntów, oby nie było konfliktów, w trosce o uświęcone to miejsce, o upamiętnienie ofiar,
o ofiar KL Warszał, które, jak mówił ksiądz Peszkowski nad poświęceniem kamienia węgielnego, że jak była ekshumacja w Katyniu, to każdą główkę ekshumowaną przytulał do piersi, modlił się nad nią. Będziemy składać, tak naród zdecydował, że wobec tego, że tak wstrząśnięto godnością polską, ofiarami, nieżyjącymi ofiarami, będziemy budować społeczeństwo, będzie budować społecznie pomnik. Będzie składać kamyki, aż pomnik zostanie w tej formie poświęcony i stanie się trwałym świadectwem prawdy o martyrologii Polaków dokonanych w Warszawie, w obozie, który był przeznaczony dla zagłady stolicy Polski.